Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada, a dzisiaj z nami nasz przyjaciel naszego kanału, Mateusz Lech. Witam cię serdecznie. Witam na Twitterze, znany jako Pan Zen. Zapraszam. Oczywiście. Od roku toczy się wojna na Ukrainie, tak naprawdę eskalacja tej wojny, ale Rosja prowadzi jeszcze wojnę surowcową i prowadzi ją tak naprawdę od dłuższego czasu. Są surowce, o których dzisiaj chcielibyśmy z Tobą porozmawiać, a mianowicie o ropie i gazie. Jak te surowce przez ten rok wyglądają i czy eksport się zwiększył, czy eksport się zmniejszył, czy Rosja zarabia dalej na swoich surowcach naturalnych? Więc tak, jeżeli zaczynamy od początku wojny, to początek był dla nas trudny ze względu na to, że pierwsze pół roku Rosja nie dość, że atakowała Ukrainę, to jeszcze na tym świetnie zarabiała. Taka sytuacja trwała gdzieś do maja zeszłego roku, gdzie sami odczuwaliśmy, jaka była panika na surowcach. Na przykład gaz wzrósł z 50 euro za megawattogodzinę do prawie 350. Więc na rynku była straszna panika. I taka sytuacja działa się między innymi dlatego, że nie wiadomo było, jak będzie z przesyłem gazu do Europy. Nord Stream, czy popłynie, czy nie popłynie, czy nam zablokują wszystkie nitki, czy nam nie zablokują. Działo się to na polecenie Putina i z premedytacją. Zaczęło się to już pod koniec 2021 roku. Magazyny nie były zapełnione za bardzo i rozpoczęła się tak zwana gra z czasem. Nie? Czy uda nam się ściągnąć odpowiednio dużo tankowców ze skroplonym gazem do Europy? Czy uda nam się to wszystko rozdysponować? Były takie kraje jak Niemcy, które były uzależnione tylko i wyłącznie od rury, od gazociągu z Rosji, a które konsumowały najwięcej w Europie gazu. Więc te wszystkie. Wejdę ci w zdanie, bo był ten, popraw mnie, jeżeli źle mówię, program niemieckiej transformacji Energiewende. On zakładał, że ten rosyjski gaz będzie takim jakby surowcem przejściowym w transformacji chyba niemieckiej energetyki, nie? Tak, tak. Natomiast to można powiedzieć, że ten program był wieloletni i jeszcze przez wiele, wiele lat Niemcy nie byli przygotowani na nagłe odcięcie gazu. Natomiast nie zabezpieczali się w takiej formie, żeby budować sobie gazoporty, nie dywersyfikowali za bardzo źródeł dostaw tego surowca. No po prostu była sztama z Rosją i jakoś to będzie, nie? No, a okazało się, że nie będzie. No i taka sytuacja takiej niepewności na rynku gazu trwała mniej więcej do momentu wysadzenia Nord Streamu. W momencie, gdy nie wiadomo kto tak naprawdę to wysadził, skończył się element szantażu. W międzyczasie praktycznie wszystkie kraje europejskie zapełniły swoje magazyny gazu, zrobiły cięcia w zużywaniu tego surowca. No i ostatni element, czyli możliwość spekulacji na gazie, został przy wysadzeniu Nord Streama ucięty i sytuacja zaczęła się normować. W tym momencie wróciliśmy do poziomu około 50 euro za megawattogodzinę, więc do sytuacji sprzed wybuchu wojny. Więc była górka, szantaż, spekulanci, którzy niekoniecznie byli z Europy, ale chcieli zarobić, podbijali tą panikę. No i w tym momencie można powiedzieć, że wracamy do normalności. Chwilę to trwało, zanim kraje mogły obniżać ceny gazu ze względu na to, że kupowały jak głupie, wiesz, żeby jak najszybciej zapełnić swoje magazyny i kupowały na górce. Więc po przesunięciu gdzieś tak 3-4 miesięcy zaczynają się obniżki. Z tego co kojarzę, Orlen już chyba wprowadził dla przedsiębiorców obniżkę o 55%, więc no, wracamy powoli do normalności.
Jeszcze to nie jest tak niska cena, ale powoli, powoli. Nie? Wiesz co, patrzę sobie ten... tak z góry na mapę Europy, wiadomo, te wszystkie, powiedzmy, nieścisłości związane z importem rosyjskich surowców, ale jest taki punkt, jest taki ciekawy punkt na mapie, który jednak w większości może nie komentatorów, ale chyba wszystkich z nas i ludzi, którzy patrzą, jest takim sojusznikiem jakby polityki gospodarczej Władimira Putina, a mianowicie mowa o Węgrzech. Jak to wygląda z surowcami węgierskimi? Oni cały czas jakoś te surowce z Rosji ciągną, czy jednak poszły z duchem sankcji europejskich? To znaczy z Węgrami jest taka sytuacja, że one były niemalże w 100% uzależnione od rosyjskiej ropy, gazu, a nawet elektrowni atomowej. Więc często jej ruchy, które powstrzymywały różne sankcje, no, były między innymi z tego powodu, że no, nie mogły sobie poradzić. W tym momencie z tego, co kojarzę, dalej pobierają surowce z Rosji. Natomiast w tym momencie się szykuje na gazociągu, który prowadzi gaz na Węgry, przerwa techniczna. Jak wiemy z doświadczenia, nasza przerwa techniczna zakończyła się permanentnym odcięciem. Pytanie, co będzie tam? Trzeba będzie obserwować, natomiast to jest tylko ogłoszone jako przerwa techniczna i zobaczymy, co dalej. Natomiast czy pan Zen dotarł do jakichś informacji, czy jest wola polityczna w ogóle dywersyfikacji surowców przez Węgry, czy oni jednak dalej brną w to, że rynek rosyjski jest dla nich najbardziej opłacalny? Wiesz co, nie dotarłem, nie zajmuję się za bardzo Węgrami, najczęściej siedzę w rosyjskiej prasie i patrzę, co im się tam wali na głowę. Wiesz, najbardziej właśnie mnie to zastanawia, czy oni chcą de facto, czy to jest ich gra na zwłokę, tak? Poczekajmy, znajdziemy jakieś tam źródła dodatkowe, czy powiedzmy ktoś zaproponuje nam lepsze umowy, czy jednak ten przemysł jest tak uzależniony od rosyjskiego, jak wspominałeś, atom, gaz, ropa, że oni sobie po prostu nie chcą na to teraz pozwolić, bo może sądzą, że zaraz konflikt na Ukrainie ucichnie i dalej będą te interesy z Rosją robione. Ja myślę, że to nawet nie jest kwestia gospodarcza, co polityczna. Węgry obrały jasną stronę, no i poza kwestiami gospodarczymi, tam jest kwestia jeszcze Orbana i jego rządu. Więc myślę, że to nie nastąpi i będą się trzymali tak długo, aż dadzą radę. No bo to też jest problematyczne dla nich zmieniać, że tak powiem, stronę w trakcie po roku, no bo nie mają za bardzo teraz możliwości tak szybko się przetransformować ani zrobić czegoś, zwłaszcza, że Orban ma, a właściwie chyba jego brat, jakieś problemy prawne, które gdzieś Rosja może ich szantażować, więc tam jest bardzo złożony temat z Węgrami. Nie? Natomiast na ten moment wszystko jest po stronie rosyjskiej moim zdaniem i to się chyba nie będzie zmieniało w najbliższym czasie. Ja też tak osobiście uważam, że pewnie wojna na Ukrainie pokrzyżowała trochę plany Węgier względem jedwabnego szlaku, którym też miały być istotnym elementem, więc Orban być może opierał swoją politykę, także taką powiedzmy propagandową, na tym, że te inwestycje jednak powstaną, a na razie nic na to nie zapowiada. Ale wróćmy jeszcze do surowców. Jak jeszcze, bo wiemy, że dużym odbiorcą też przecież rosyjskich surowców jest nasz wschodni sąsiad, Białoruś. Jak oni tam cenowo, bo był taki okres w historii jeszcze jakiś czas temu, że Białoruś płaciła za surowce rosyjskie więcej niż Niemcy. Wiesz co, w tym momencie nie wiem, jak wygląda sytuacja, natomiast wiem, wczoraj chyba była informacja, że Rosja umorzyła dług Białorusi, gdyż ta nie mogła go spłacić, a był on zaciągnięty między innymi ze względu na to, że musiała opłacać surowce. Więc jest to taki troszeczkę miszmasz, sprzedajemy wam drożej, wy nie możecie zapłacić, więc się bardzo uzależniacie, ale koniec końców my musimy wam go anulować, bo wy nie dajecie rady. Więc no, kwestia Białorusi jest specyficzna, ale jeżeli chodzi o rynek surowcowy,
to nie mam go za bardzo opanowanego, żeby tutaj w szczegóły wchodzić. Bardziej skupiam się na Europie, no i relacjach Europa-Rosja. Więc tutaj myślę, że temat Białorusi trzeba uderzyć do jakiegoś eksperta białoruskiego typowo, bo tam może być ciekawie, aczkolwiek nie znam szczegółów. Mateusz, to przejdźmy zatem do tego, co nas bardzo ciekawi, czyli spółki, która jest znana chyba niemalże wszędzie. Widzimy jej logo na rozgrywkach piłkarskich Ligi Mistrzów i wielu innych. Gazprom. Jak tak jest. Jak to jest teraz z tym Gazpromem? Poczuł te sankcje, czy jednak jeszcze, bo pojawiła się niedawna informacja i to chyba u was też było przeczytać, że koszty przynajmniej tych problemów z eksportem gazu będą przerzucone na odbiorców indywidualnych w Rosji. Jak to wygląda? Jaka jest sytuacja Gazpromu? Tak, Gazprom myślę, że za niedługo nie będzie już widoczny na żadnych logach, ze względu na to, że nie będzie miał po prostu kasy na to. Ja może powiem obrazowo, jak to wyglądało. 80% produkcji Gazpromu było wysyłane do Europy. I to było między 155 miliardów sześciennych gazu, a 177 miliardów gazu, w zależności od tego, czy liczymy Turcję, czy bez Turcji. I teraz po wprowadzeniu tych sankcji spadły dostawy do około 50-60 miliardów sześciennych, więc mamy spadek trzykrotny. No tak, prawie trzykrotny. I jeżeli chodzi o możliwości dostaw do innych regionów świata, jest to na ten moment nie za bardzo możliwe. Z tego względu, że cała struktura dystrybucji Gazpromu była oparta o gazociągi, które po prostu w krótkich odcinkach dostarczały gaz do Europy. Jeżeli chodzi o dostawy gazu skroplonego, czyli skraplamy gaz, pakujemy go na statek i wysyłamy gdzieś w różne miejsca na świecie, to Gazprom nie za bardzo miał rozwiniętą taką technologię. W tym momencie próbuje coś w tej kwestii działać, natomiast najpoważniejsi dostawcy maszyn i technologii do skraplania gazu odmówiły współpracy z Gazpromem, więc nie mają w tym momencie możliwości wysyłania tej nadwyżki, bo tak naprawdę mają nierozdysponowane ponad 100 miliardów metrów sześciennych gazu, których nie mogą za bardzo wysłać w formie skroplonej, bo nie mają infrastruktury. I teraz jeżeli obrócimy mapę i skierujemy się na wschód, to ich gazociąg Siła Syberii, która jest podpięta do Chin, ma docelowo przepustowość mieć około 40 miliardów sześciennych, czyli ze 170 tu zostało nam 60, dokładamy niby 40, robi nam się 100, ale 77 jest jeszcze nie rozdysponowane, ale tak naprawdę w tym momencie przepustowość tego gazociągu, w zależności od tego, kto podaje te dane, Chińczycy czy Rosjanie, to jest między 8 a 15 miliardów metrów sześciennych. Czyli to jest około 20%, można powiedzieć, 20% możliwości przesyłowych takich docelowych. Czyli co, możemy obalić mit, który się zawsze często pojawia w komentarzach, a rób tych, powiedzmy, zwolenników, nazwijmy to po prostu onuc, które mówią, a sankcje, rynek chiński wchłonie wszystko. Nie wchłonie, to znaczy może by wchłonął, jeżeli chodzi o przepustowość tej siły Syberii, natomiast Rosjanie nie są w stanie pompować mocniej tego gazu. Oni na tę nitkę siłę Syberii wydali między 50 a 70 miliardów dolarów, budowali ją 5 lat i jeszcze nie są w stanie, że tak powiem, doprowadzić do pełnej mocy przesyłowej. Brakuje tam jeszcze po drodze jakichś stacji przesyłowych, czegoś, ale to jest technologia, od której są w tym momencie odcięci, więc jest to bardzo problematyczne. I podraża oczywiście koszt dokończenia takiej w pełni tej inwestycji. I teraz na spotkaniu z Putinem, Putin bardzo zabiegał, aby podpisać umowy dotyczące kolejnej nitki, czyli Siły Syberii 2.
która ma mieć przepustowość dodatkowe 50 miliardów metrów sześciennych. Czyli 40 plus 50, no to się robi nam stówka, która mniej więcej równoważyłaby te braki, które powstały w Europie. Natomiast, aby ta siła Syberii 2 powstała, to potrzeba jest dwóch rzeczy. Kasy i technologii. Technologii jest problem, z kasą też jest problem. Chińczycy nie zgodzili się, aby inwestować w tę nitkę. Powiedzieli, ok, zbudujecie, coś tam kupimy, ale wystawiacie, że tak powiem, tą nitkę. I jeżeli wiemy, że 50, a 70 miliardów kosztowała siła Syberii 1, która jest trzykrotnie krótsza i ma mniejszą przepustowość, to możemy szacować, że siła Syberii 2 będzie, jako że trzy razy dłuższa, najprawdopodobniej jej budowa będzie dłuższa, czyli nie 5, a może 10 lat i koszty mogą być tak plus minus 100 miliardów dolarów, z tym, że bardziej w górę, bo mamy coraz mniejsze dostępność technologii, jeżeli chodzi o Rosję. I teraz Rosja musiałaby to wziąć na swój garb, a nawet nie Rosja, a Gazprom. A Gazprom w tym momencie nie dość, że jego dochody spadły, bo już nie mamy 350 euro za megawattogodzinę, tylko 50, to jeszcze jest bardzo obłożona opodatkowaniem w Rosji, gdzie Rosja wyciąga z tych wszystkich firm naftowo-gazowych kasę, żeby prowadzić wojnę. I przykręcili śrubę tak mocno, że musieli się wycofać i zdjąć pewne obłożenia podatkowe z Gazpromu, gdyż to się Excel po prostu nie spinał. Zabrakłoby środków na po prostu zwykłe prowadzenie firmy, nie mówiąc już o jakimkolwiek zysku. Więc taką kwotę, czyli ponad 100 miliardów dolarów, musiałaby wygospodarować Rosja. Później inwestycja, czyli nieprzenoszenie zysków, trwałoby 10 lat lub dłużej, a następnie trzeba by było sprzedawać Chinom gaz, oczywiście po cenie z rabatami. Do tego momentu siła Syberii 1 się nie zwróciła, nie zbilansowała się ta inwestycja i nie wiadomo, kiedy się zbilansuje. Więc inwestycja w siłę Syberii 2, gdzie wykładamy całą kasę, no, będzie problematyczna, jeżeli chodzi o dochody, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby na tym zarabiać. A w tym momencie na dzień dobry trzeba wyłożyć no, ponad 100 miliardów dolarów, a później czekać co najmniej dekadę i później konsekwentnie po troszeczku zbierać te zyski. Jest to bardzo nieciekawy temat i moim zdaniem on nie nastąpi w najbliższym czasie, a jeżeli nastąpi, to tylko i wyłącznie jako ostateczna forma takiego ujścia tego gazu, no bo jeżeli mają otwarte te szyby gazowe i tak dalej, no to musi funkcjonować, bo ewentualne zamknięcie no grozi po prostu nieodwracalnymi szkodami i zamknięciem danego ujścia. Natomiast to też jest dekada. Nie? My się zawsze tutaj z kolegami, jak powiedziałem naszym kolegom, że będę z tobą rozmawiał, to zawsze poprosili mnie, mówią, może zapytasz Mateusza albo z Pawłem zrobimy wspólnie jeszcze i z tobą jakiś powiedzmy live albo po prostu rozmowę dotyczącą tego, czy Chińczykom bardziej się teraz będzie opłacać ściągać na siłę te surowce z Rosji, czy jednak dla nich korzystniejszym interesem będzie właśnie kontynuowanie projektu jedwabnego szlaku. Bo też tak naprawdę tą decyzją o tym kolejnym gazociągu no to też Chiny postawiły trochę Putina do pionu, tak? Chcecie, to róbcie, może kupimy, może nie kupimy, tak? Tak, tu jest pewna analogia co do Niemiec. Tak naprawdę Nord Stream 1 i Nord Stream 2 były mechanizmem politycznym, który łapał, że tak powiem, no trzymał w garści Niemcy. No bo później był szantaż. Wyślemy wam, nie wyślemy, zamkniemy, nie zamkniemy. Chiny postawiły na dywersyfikację. I ewentualnie otwarcie Nord Streamu 1, to znaczy siły Syberii 1 i wybudowanie siły Syberii 2 jeszcze na koszt Chińczyków, to tak naprawdę trzyma w garści Chiny.
pojawił się taki temat, że kto wybuduje i zainwestuje w tą siłę Syberii 2, tak naprawdę będzie trzymał te drugie państwo w garści. Więc Chiny, które mają zdywersyfikowane źródła, nie mają ochoty po prostu dać się złapać w tą samą pułapkę co Niemcy. Więc tutaj myślę, że Xi postępuje logicznie i strategicznie i nie będzie, że tak powiem, bardzo do tego dążył. A Rosja jest zdesperowana, więc jeżeli to wybudują, to Chiny zawsze mogą mówić, ale my weźmiemy trochę mniej, albo weźmiemy tyle, ale z rabatem, a Rosja nie ma wtedy lewara. Musi sprzedać, bo musi się inwestycja zwracać. Nie? Więc tutaj jest Jasne. Takie polityczno-strategiczne podejście, nie, w tej kwestii. Mateusz, obróćmy jeszcze troszkę globus, bo jeżeli mówimy o rosyjskim rynku surowcowym, no to są jeszcze państwa, o których warto wspomnieć. Mowa o Turcji, która jest dość ważnym elementem, powiedzmy, ekspansji rosyjskich surowców, i o państwach Azji Centralnej, na przykład o Kazachstanie czy Azerbejdżanie. Jak Turcja i te państwa po roku wojny robią czy nie robią interesy surowcowe z Federacją Rosyjską? To znaczy robią, no bo wiesz, poza Europą jest kawał świata, który tak naprawdę nie za bardzo interesuje się tym, co dzieje się na Ukrainie. Najważniejszy jest interes państwowy. Natomiast te kraje mocno walczą o rabaty. Wiedzą, że Rosja straciła największego klienta, który płacił najwięcej, i muszą się pozbyć towaru. W tym momencie na przykład na morzach i oceanach utknęło 4,4 miliona baryłek oleju napędowego na tankowca, które wypłynęły z Rosji, bo nie ma na niego klientów. Więc to są takie sytuacje, gdzie te kraje po prostu wykorzystują. I wykorzystują to Hindusi, wykorzystują to Chińczycy. Każdy po prostu próbuje jak najwięcej ugrać sobie, jak największy kawałek z tego tortu, bo tutaj nie ma gdzieś tam miłości, tylko są interesy w relacjach między krajami. No, a cierpi na tym tylko i wyłącznie Rosja, bo musi sprzedać, a więc musi dać rabat. Tam kwestia ropy to możemy sobie za chwilę omówić, bo tam jest kilka takich ciekawych niuansów, nie, w tej kwestii. No właśnie, a co z ropą? Obalmy albo potwierdźmy mit, jak było z Orlenem i z rosyjską ropą. Jeszcze do niedawna informacja o tym, że jeszcze kilka procent tego surowca było do Polski ciągnięte. Jak to wyglądało i dlaczego? Czy my chcieliśmy uniknąć kar, czy to był jakiś... Najprawdopodobniej były kary, natomiast nie mam wglądu w umowy, gdyż one są tajne. Natomiast ja może powiem coś, co wielu ludzi zdziwi. Stany Zjednoczone do rosyjskiej ropy. Oficjalnie namawiają. I dlaczego? W grudniu został wprowadzony tak zwany price cap, czyli maksymalny pułap cenowy, za który można kupić rosyjską ropę. Jest ona ustalona na ten moment na $60 za baryłkę. Więc legalnym jest kupowanie rosyjskiej ropy pod warunkiem, że nie płaci się za nią więcej niż $60. I rynek ropy jest tak skonstruowany, że to jest system naczyń połączonych. Jeżeli nie kupujemy ropy w Rosji wszyscy, no to musimy kupić ją gdzieś indziej. Jeżeli wszyscy zaczynają kupować ją gdzieś indziej, no to cena zacznie rosnąć u tych gdzieś indziej, nie? Więc to powoduje wzrost inflacji, powoduje braki surowca i tak dalej, co też spowoduje wywindowanie rosyjskiej ceny ropy, a więc uruchomi różne szemrane interesy, tak zwane, nie wiem, statki floty cieni i tak dalej, które będą mieszały tą ropę, gdyż będzie to opłacalne. Więc tak naprawdę dla całego świata dobrze jest, żeby ta ropa płynęła, i kupować powinien ją każdy, pod warunkiem, że płaci na tyle, żeby Rosji nie starczało na zbrojenia. I wtedy mamy równowagę, że tak powiem, gospodarczą na świecie. Wszyscy na tym korzystają, wszyscy poza Rosją. Więc tutaj ta kwestia Orlenu i kupowania rosyjskiej ropy to jest takie nasze polityczne piekiełko. Natomiast globalnie Stany Zjednoczone namawiają, żeby kupować tą ropę. Nie? Tylko tutaj jest kwestia rurociąg, tankowiec i tak dalej. No ale chodzi o to po prostu, żeby Rosja nie zarabiała,
ale żeby tej ropy nie brakowało. Też jeszcze warto wspomnieć o tym, że to Polacy są największym dostarczycielem ropy na Ukrainę. Do ich czołgów, do ich wozów bojowych, więc tak naprawdę my, sprowadzając ropę z Rosji, wysyłając ją na Ukrainę, dostarczamy paliwa do czołgów, które strzelają w Rosję. No i ja wyprzedzę komentarze na pewno, Mati. Czy my ją wysyłamy, czy my ją sprzedajemy? Tego nie wiem. Wiesz, to są znowu relacje między rządami. Jeżeli na przykład my ją sprzedajemy, to jest kolejne pytanie, kto za to płaci? Czy my? Czy może USA, czy może Unia Europejska, to są wszystko, a może to tylko jakiś procent, to są wszystko, wiecie, tajne przez poufne i ciężko się zorientować, natomiast ja w tej kwestii no, jestem, że tak powiem, bardzo spokojny i nie wpadłem w ten wir tej kłótni, no bo to nie jest takie zero-jedynkowe, nie? Tak naprawdę ukraińskie czołgi najpewniej jeżdżą na rosyjskiej ropie i strzelają do Rosjan, a Rosjanie wysyłają tą ropę do Europy, więc ta pętla się zamyka. Nie? Wiesz, ja na przykład mam wrażenie, że my w Polsce mamy taki jeden problem, że nie mamy na przykład takiego czystego przekazu. Zobacz, nawet wrócę do zupełnie innego tematu, na przykład migów, nie? Czy tam powiedzmy, migi są dobrym przykładem, tak? My zakomunikowaliśmy, wysyłamy migi na Ukrainę, tak? Słowacja już to tak zakomunikowała, że robi interes ze Stanami Zjednoczonymi. U nas przecież było podobnie względem Abramsów, tak? Które dostaliśmy po okazyjnej cenie. Mam wrażenie, że mamy pewien problem komunikacyjny, żeby dobrze zareklamować to, że pomagamy, ale nie tracimy, no bo po części rozumiem jakieś, powiedzmy, komentarze, które mówią, no tak, wysyłamy, nic za to nie mamy, tu Słowak dostał za tyle, to za tyle, to za tyle. Jest z tym problem, tak? I uważam, że jednak taka transparentność po części powinna być, tak? No bo jednak wszyscy... Ale tutaj mogły być interesy nietypowo, wiesz, samolot za samolot, tylko mogła być interes na przykład... Wy nam samoloty, a my sprowadzimy Japonię ze swoim biznesem. No. To jest ciężko wytłumaczyć, bo to mogą być procesy wieloletnie, nie zero-jedynkowe. Wiesz, tak, ale wiesz, nawet na przykładzie tych Abramsów. Wszyscy doskonale wiemy, że dostaliśmy je naprawdę w dobrej okazyjnej cenie i tak naprawdę wywożenie tego postsowieckiego, w cudzysłowie, złomu się tylko przyczyni do modernizacji polskiej armii, ale jednak ta informacja gdzieś ucichła, tak? Zaraz się pojawiła informacja o twardych, znowu oddajemy. Jakby wiesz, no to mówię tylko czysto komunikacyjnie, także kwestia po prostu do rozważenia. Ale wróćmy jeszcze pytanie, do... Pytanie, czy po prostu robimy to celowo jako nasz rząd, czy tak. To jest nieumiejętność naszego rządu? No tak, bo tu masz rację, bo to może być presja dyplomatyczna na inne państwa, tak? Więc tak. Tylko wiesz, no patrzę też kraje, no to trzeba przyznać, jesteśmy krajem bezpośrednio graniczącym i z Rosją, i z Ukrainą. Pytanie, wiesz, no Grecja może sobie mówić, tak? Dopóki nie dostaniemy, to nie wyślemy, tak? No bo to zagrożenie jest mniejsze. Ale wróćmy jeszcze do ropy. Jak to jest z tą ropą? Ile, czyli tak, cena jest maksymalna, czyli ona płynie do Unii Europejskiej, tak? Czy mamy już jakieś dane? Może płynąć. Czy Rosjanie przez ten rok ile stracili właśnie na tym surowcu? Czy ten rynek się znacznie skurczył? Rosyjski, te zyski do budżetu państwa również są okrojone. Już ci mówię. Tak naprawdę pułap cenowy $60 za baryłkę jest wprowadzony w grudniu, a mamy marzec i od tego czasu wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy. Między innymi cena ropy na rynkach spadła. Takie najpopularniejsze rodzaje ropy WTI jest obecnie po około $69 za baryłkę. To jest notowana na giełdzie w Nowym Jorku. Ropa Brent notowana w Londynie jest po $75 za baryłkę, a ropa Urals, która jest rosyjska, 21 marca spadła do niecałych $46 za baryłkę. Więc pułap cenowy pułapem cenowym, ale obecnie cena ropy jest już sporo niższa i grupa G7 przymierza się do weryfikacji tego pułapu cenowego. I chyba minister spraw zagranicznych Łotwy nawet sugeruje, żeby obniżyć ją, ten pułap cenowy, do $30 za baryłkę, co jest całkowitą abstrakcją, ale jest duża szansa, że
osiągniemy pułap 50 dolarów za baryłkę. I teraz jest ważna rzecz. Tak naprawdę to, gdzie sprzedaje Rosja, to nie ma w ogóle znaczenia. Ona może sobie sprzedawać i do Stanów, i do Chin, i tak dalej. Ważne jest, za ile ona sprzedaje i ile musi płacić za wydobycie. Tak naprawdę większość odwiertów w Rosji to są odwierty stare. Te najtańsze, gdzie najniższy koszt wydobycia baryłki ropy był, one powoli już się kończą. Tak naprawdę pojawił się raport w 2019 roku Międzynarodowej Agencji Energii, dotyczył właśnie Rosji, gdzie były przewidywania, że do 2022 roku Rosja będzie, że tak powiem, zwiększać swój limit wydobycia. Natomiast od 2022 do 2035 spadnie wydobycie w Rosji o połowę. Więc jest to po prostu taka ilość, której zabraknie w budżecie. Dla przypomnienia, rosyjski budżet opiera się na ropie i gazie i to jest między 43 a 50% w zależności, czy liczyć z podatkami, dywidendami i tak dalej. Więc z połowy budżetu, połowa z tego najprawdopodobniej do 2035 roku zniknie bezpowrotnie, ale to są szacunki przed wojną. Czyli bez takiej intensywnej sankcjonozy, bez nakładania prawie 20 tysięcy różnych sankcji i bez wycofania się zagranicznych inwestorów i zagranicznej technologii z Rosji na taką skalę. Więc może być, że ta sytuacja znacznie przyspieszy. Ale to co, będziemy mieli scenariusz Wenezueli? Który też przemysł się opierał przecież na ropie, potem te sankcje, to wszystko i powolny upadek. Obserwowaliśmy, nie chcę wprowadzać w błąd, jak się ta spółka główna wenezuelska nazywała, która była takim odpowiednikiem Gazpromu rosyjskiego i też przecież ten budżet wszystko się opierał na tym, co taki w przyszłości może scenariusz Rosję może spotkać. Wiesz co, nie będę tego porównywał do Wenezueli, bo tam jest jeszcze jeden temat Chin, które mogą jakoś kroplówkę podłączyć do Rosji. Natomiast w najbliższych latach na pewno będzie odbywała się taka degradacja gospodarcza. I tu już nie mówimy o sankcjach, nie mówimy o wojnie, nie mówimy o przepalaniu gdzieś tam tej górki finansowej, tylko po prostu o mocach produkcyjnych. Z jednej strony mamy sytuację z gazem, którego przez co najmniej dekadę nie będą w stanie wysyłać w takiej ilości, jak obecnie wysyłali, gdzie stracili ten rynek, a z drugiej mamy zjazd w wydobyciu ropy, którą później muszą sprzedawać i tu też jest jeszcze jedna kwestia. Ropa, a wyroby ropopochodne. Bo w lutym pojawiła się kolejna sankcja na wyroby ropopochodne i sytuacja wygląda tak, że surową ropę chcą wszyscy. No bo surową ropę wrzucasz sobie do rafinerii i możesz zrobić tak, gaz płynny, benzynę samochodową, benzynę lotniczą, olej napędowy, olej opałowy, oleje smarowe, gaz parafinowy, asfalty i koks naftowy, smary stałe. No jest, wiesz, wachlarz rzeczy, które możesz zrobić z surowej ropy. Natomiast produkty przetworzone są marżowe. I teraz, jeżeli wysyłasz surową ropę na przykład do Indii i Chin, to one bardzo chętnie biorą surową, wrzucają w swoją rafinerię, narzucają sobie fajną marżę, bo kupiły tanio surową i sprzedają dalej w świat. Natomiast jeżeli masz produkty ropopochodne, których Rosja ma dużo i nikt za bardzo nie chce ich kupić, bo jest też ustawiony limit na bardzo niską kwotę. Jeżeli takie Chiny albo Indie sprowadziłyby na przykład tanią benzynę i próbowały ją sprzedawać u siebie poniżej kosztów wyprodukowania w swoich rafineriach, to zabijają swój przemysł, swoje rafinerie. Więc one mówią, nie, dziękuję bardzo, surową weźmiemy, ale z tą benzyną, z czystym olejem opałowym, to idźcie gdzie indziej. Sytuacja pojawia się taka, że rynek zbytu dla tych produktów, dla Rosji stał się bardzo trudny, a to w przyszłości może powodować zapaść na rynku rafineryjnym w Rosji. Więc te sankcje są, że tak powiem,
bardzo dobrze przemyślane, wieloetapowe i wielowątkowe, ale bardzo skuteczne. A jeżeli chodzi o dostawy do Europy, no to w sytuacji, gdy Rosja coraz bardziej wychodzi, coraz więcej inwestuje i pojawia się tu USA. I w styczniu 2023 roku ilości, wartości sprowadzonych ropy, gazu, rzeczy ropopochodnych zrównały się między USA a Rosją. I to jest pierwszy raz w historii. No i te nożyce, wiesz, się przecinają i to idzie znowu tak, że za chwilę, być może w najnowszym raporcie, już Stany Zjednoczone wyprzedzą Rosję w Europie, jeżeli chodzi o gdzieś te bilansowanie. I to chodzi o kwoty chyba 10 na 10 bilionów. Chociaż nie, to może być, mogą być, a może być biliony, biliony dolarów. Nie pamiętam, czy miliardy, czy biliony, bo to z amerykańskiej tabeli, a to wiesz, nie pamiętam, czy tam był bilion, czy trilion podany, nie? To trzeba by było sobie zweryfikować. No ale tak to wygląda. Nie? Mateusz, na koniec wspomniałeś o przyszłości. Jak pan Zen widzi najbliższe miesiące w odniesieniu do rynku surowców w Rosji? Wiesz co, no myślę, że to będzie dalsza taka degradacja. Wszystko zależy od nowych pakietów sankcji, od ewentualnego obniżenia tego price capu na ropę surową. No i walka Rosji, bo to nie jest tak, że tam ludzie siedzą z założonymi rękami i nic nie robią, tylko walka i poszukiwanie nowych rynków zbytu. Kwestia, jak im się to uda, nie? No ale to jest, że tak, dłuższy temat. Na pewno nie będzie optymistycznie, bo nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby sytuacja się poprawiła. Wręcz jest tylko cała ilość informacji, które mogą sytuację pogorszyć, no i pogłębiać ewentualną dziurę budżetową, nie? No ale to już jest znowu kolejny temat rzeka, nie? Dla tematu rosyjskich surowców i połączenia tego z rosyjskim budżetem. Ale jeżeli was interesuje budżet rosyjski, rynek surowcowy, odsyłamy na Twittera do pana Zen oczywiście. Zawsze podajemy Mateusza dane dość często. Mateusz, bardzo ci serdecznie dziękuję. Was wszystkich dziękuję, zachęcamy serdecznie do subskrypcji naszego kanału na YouTubie i jeszcze raz gorąco zapraszamy zarówno na War Newsa, jak i do pana Zen. A czasem spotykamy się na pokojach twitterowych, więc ich tam możecie nas usłyszeć. Mateusz, dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa i życzę ci miłego popołudnia. Dzięki, pozdrawiam.